skąd ten pomysł, żeby zrobić ten monodram. Po pierwsze, pomyślałem, że forma monodramu w telewizji jest jakoś niezwykle barwna, interesująca. Jest jakiś wewnętrzny dialog aktora z tekstem, z przestrzenią. A w tym wypadku wybór Tyrmanda też tak by poniekąd wybiera przestrzeń. Po pierwsze, ja jestem z Warszawy i Tyrmand jest dla mnie takim piewcą mojego miasta, które jest mi bardzo bliskie. Po drugie, opowieść Tyrmanda jest jakby pisana, dzieje się z punktu widzenia maleńkiego pokoiku w Imce na Konopnickiej, gdzie pisarz tam sobie mieszkał. I postanowiliśmy dosyć jednak niemałego mężczyznę Piotra Frączewskiego wprowadzić w tak małą przestrzeń, realnie taką, jaka była naprawdę w tej Imce. Czyli na dobrą sprawę jest to taka opowieść o facecie, który jest niezwykle małej przestrzeni, jakby jest za duży na tą przestrzeń, co jest pewnie metaforą Tyrmanda w latach 50. w komunistycznej Polsce. Jest za duży, nie mieści się, nie próbuje z tego uciekać, z tej powagi sytuacji, ucieka w zabawę, ale jest tak ciasno, że ta zabawa nie jest z jakimś wielkim przytupem. Dla mnie była też opowieść niezwykła o komunizmie. Ja ten spektakl zrobiłem w 1995 roku i byłem wtedy przekonany, że do dzisiaj jestem przekonany, co niestety nie całkiem jest skuteczne, że trzeba mówić otwartym tekstem o komunizmie, o tym pokazać twarze, pokazać nazwiska. Taka bezkarność, która się uturlała i przelała przez 30 lat następnych po okrągłym stole, jest, myślę, dotkliwa do dzisiaj. Mój spektakl jest próbą powiedzenia wprost, kim byli ludzie odpowiedzialni za tą przestrzeń niewielką, w której żył Tyrmand. Dodam, że bardzo ważne, to powinienem powiedzieć. Po pierwsze, wspaniała była ta praca z Piotrem. To wspaniały aktor, myślę, że on to aż jego wewnętrzny dialog, kiedy grał parę postaci naraz, jakby, kiedy dialogował z sobą. Dla mnie niezwykłe doświadczenie. Aktorom tej klasy pewnie trzeba dać właśnie przestrzeń, obramować tą przestrzeń, zarysować ją, żeby on znalazł to, co ma własnego do powiedzenia. Po drugie, Tyrmand, który, no mu powtarzam, bardzo mnie fascynuje do dzisiaj, jakby napisałem potem scenariusz do filmu Zły. Niestety filmu nie udało mi się zrealizować. Też marzyłem o filmie Siedem dalekich rejsów. Też to się nie stało. Faktycznie, bo póki co jest to mój jedyny kontakt z twórczością Tyrmanda. Scenariusz napisał ze mną Jacek Suchecki, to chciałem powiedzieć, podkreślić jakoś. Bardzo dla mnie ważny taki współscenarzysta wielu moich prac. Zdjęcia zrobił Paweł Wendorf, także wielokrotnie z nim pracowałem. A muzykę napisał Janusz Grudziński, klawisz kultu. Mój taki bliski kolega. Myślę sobie, że to po latach ma jakiś taki wymiar dość wyjątkowy, a poza tym to otworzyło cały cykl tych głośnych samotności. Nigdy to nie był cykl formalnie. Zawsze za każdą umowę na kolejny monodram zdobywałem oddzielnie, ale tam jeszcze powstały rzeczy ważne dla mnie bardzo, na przykład jak nas wprowadzony produkt poezji Herberta w wykonaniu Jurka Światłonia, czy Goofy the Dog według Chłaski w wykonaniu Olafa Lubaszenki, Pogodzić się ze światem według Stachury z Mirkiem Baką w roli głównej. No to było ważne, jakaś taka formuła. Ja się w tym wyżywałem, przyznaję, trochę zastępczo może wobec i innych form, ale to były niezwykłe spełnienia naszej aktorskie i scenograficzne. Bardzo polecam, to ciekawe. To był taki spektakl, który pamiętam, że bardzo skromna scenografia, surowa, taka prawie ascetyczna, jakiś niewielki pokoik, niezbyt nowoczesne łóżko, meble, bardzo właśnie prosta, skromna, ale bardzo podobna do tych rzeczy, które pamiętam sam z okresu lat 50. Opowieść była bardzo prosta, ponieważ opisywała ponure czasy stalinowskiej Polski. Coś innego było w prasie reżimowej oczywiście, co innego było w szkole, z całą pewnością co innego było w domu. Mówię o obrazach, które się pojawiały w takim przekazie, oczywiście ustnym. Co innego jeszcze było w kościele. To bardzo wdzięczny tekst do właśnie opowiedzenia, ponieważ tenże Leopold Tyrmand
był takim kolorowym ptakiem z całą pewnością. Gdzieś się przeczytałem, że to był pan, który budował jak gdyby swój mit. Pisał o tym, jeżeli dobrze pamiętam, Tadzio Konwicki, mówiąc Tyrmand antykomunista, Tyrmand katolik, Tyrmand teoretyk jazzu, sprawozdawca sportowy, globetrotter, playboy, reakcjonista, bikiniarz, filozof, prekursor mód najrozmaitszych. To wszystko były takie aspekty, które on odsłaniał po prostu. Danie, że tak powiem, które zostało przede mną postawione do konsumpcji, było naprawdę niezwykle, niezwykle smakowite, niezwykle pełne właśnie jego, znaczy on bardzo swoisty charakter pisma, jego, jemu tylko przypisany, jemu właściwy. To było najbardziej atrakcyjne, że to się dobrze mówiło. Po południu zebranie sekcji prozy Związku Literatów. Pastwiono się nad niejakim Konwickim, młodym literatem posłusznym i oddanym członkiem partii i wszelkich jej młodzieżowych przybudówek. Napisał opowiadanie o miłości. Z wszystkimi akcesoriami, jak trzeba. Szlachetny oficer UB, kochankowie pierdolą się niemal pod kontrolą podstawowej organizacji partyjnej, nigdy przeciw, zawsze za i ze Związkiem Radzieckim. W łóżku nieustannie mowa o proletariacie. A jednak okazało się nie takie. Ludzie w wieku matuzalemowym, może inaczej. Ludzie w wieku przydrożnych kamieni, o powierzchowności karłów i maszkar. Melania Kierczyńska i Adam Warzyk informowali ludzi w średnim wieku i o normalnym wyglądzie, o tym, co to jest spółkowanie. Dojrzałe, klasowo odpowiedzialne, a nie animalistyczne, wynaturzone, amerykańsko-imperialistyczne. Ta Kierczyńska, szara eminencja czerwonej literatury, na oko koszmarny zlepek wyschłych kości i brodawek, która w życiu wypełnionym walką o socjalizm i przy urodzie swej kutasa widziała tylko w atlasie anatomicznym, pouczała nas, że zdrada małżeńska jest przeżytkiem kapitalizmu i zniknie w nowej erze. Ogromny pies wczepił mi się w tyłek i gryzł z całej siły. Potężne szczęki i kły. Ale jakoś mnie nie bolało. Dusiłem psa. Pies gryzł coraz zajadlej. A ja ani się nie bałem, ani mnie nie bolało. Dziwne. Czy ten pies to komunizm? A, wczoraj był Sylwester. A, więc dzisiaj kac. I ból kości. Poza tym pogodziłem się z Bogną. Bogna, gdyby mogła, nosiłaby ze sobą zmięte prześcieradło do szkoły średniej, żeby pokazać każdemu i opowiedzieć. A, jest arcytworem przyrody, to fakt. Wobec tego wierzy w nie do pokonania hegemonię swoich 16 plus lat. A w Sylwestra zadzwoniłem. A, bo przyrzekłem. Bogna marzyła o balu. Dziennikarze. Nie rozumiem, dlaczego mnie tam jeszcze zapraszają. A
Nigdy się nie wstydziłem próżności ani przed innymi, ani przed sobą. Słyszałem, jaka wspaniała dziewczyna, jak on to robi przy swoim wzroście, braku pieniędzy i perspektyw. Za to należała się Bognie wdzięczność. Odprowadziłem ją nad ranem do żelaznej furtki i powiedziałem: bądź zdrowa, życzę ci dobrego roku. Miało to oznaczać koniec balu i w ogóle. Znający mnie ludzie dzielą się na cztery kategorie. Pierwsza uważa mnie za męczennika i patriotę, szlachetnego młodziaka o spojrzeniu pełnym baraniego uniesienia, rodzaj hrabiego Henryka, w rogowych okularach i butach na słoninie, który w pancerzu z modnej wiatrówki stawia czoła bolszewickiej nawale. Gdyby im powiedzieć, że gówno mnie obchodzą okopy Świętej Trójcy, czyli obrona tego, co było i nie wróci, natomiast jestem gotów do ofiar dla ocalenia samego siebie, co każe mi człowiekowi trzeźwemu, ostrożnemu i samolubnemu ryzykować codziennie i nieprzytomnie, uznaliby mnie za szaleńca. Ci drudzy sądzą, że jestem cwaniak, który wie, jak zabezpieczyć sobie przyszłość, a teraz czeka na swoje 5 minut, na wojnę, na Amerykanów, na Bóg wie co. W takim myśleniu sprzymierzają się moi przyjaciele z inicjatywy prywatnej z mymi znajomymi marksistami. Jedni i drudzy wietrzą we mnie prowokatora. Jestem dla nich na przemian agentem Intelligence Service lub UB. Zimnym, wyrachowanym hazardzistą, który pozuje brawurę, lecz nigdy nie gra w ciemno. Gdyby im powiedzieć, że ja na nic nie liczę, i że w tym nieliczeniu jest właśnie istotna sprężyna mego postępowania i najosobliwszych satysfakcji, nie uwierzyliby. Kategoria trzecia to ludzie uważający mnie za niemrawego abnegata, wybierającego wygodne lenistwo z mętnych i niezrozumiałych przyczyn. Mówią: taki zdolny facet jak ty, żeby się tak marnował, tak bidował, tak mieszkał. Dlaczego nie napiszesz czegoś, nie złapiesz paru groszy, jak inni dziennikarze i literaci, którzy robią kokosy? Czy nie musisz od razu całować Bieruta w tyłek? No, nawet jeżeli, to przecież od tego korona z głowy nikomu nie spadła. A z tobą to jest jeszcze i tak, że jak coś zrobisz nie tego, no to wszyscy będą wiedzieli, żeś musiał, że żyć trzeba. Tacy są właśnie autentycznym pierwszym w Polsce triumfem komunizmu, który wepchnął ich w ciemność odruchów, w egzystencję robaków ziemnych, którym wzrok jest niepotrzebny, tylko czułki wymacujące przeszkody, aby ją natychmiast ominąć. Czwarta kategoria to ci, którzy uważają mnie tout simplement za głupca. Sądzą, że motorem mojego życia jest ubieranie się po wikiniarsku, alkohol, snobizm i piękne dziewczyny. Ale tylko bardzo niewielu podejrzewa mnie o wyrachowany egoizm. I ci są najbliżsi prawdy. Jak bowiem inaczej zakwalifikować błogość spokoju sumienia? Leżałem na łóżku, czytając gazetę i dłubiąc w utrapieniach. Gdy w tym stukanie... I oto pani Nuna, sąsiadka. 4 dychy już minęły. Kolosalne ślady niedawnej urody. W latach 30. gwiazda warszawskiego mądu. Widziałem fotografię bogini ćwierć arystokratycznych automobilistów. Obecnie para się dzielnie z życiem. Dzień pracy w ministerstwie kolei, dorabianie na boku pisaniem na maszynie, którą czasami ode mnie pożycza, i właśnie po to przyszło. Na razie przysiadła na krawędzi łóżka, cała w szkockich kratach i wełnach od krewnych i nieukojonych adoratorów znad tamizy. Pokawędziliśmy z dużym smakiem znajomych. Ploty z Nuną to muzyka w duetach kameralnych. Potem spytałem: pani pozwoli? Moja ręka powędrowała pod słuchem.
lekce rozchylając uda i wprowadzając palec w płatki bielizny pieczołowicie dobranej do tej wizyty. Chwileczkę. Proszę pana. Rzekła Nuna, unosząc się, aby rozluźnić wpijające się figi, albowiem form i zwrotów przestrzegamy surowo. Następnie Nuna odpoczęła bez pośpiechu i rzekła: pan pozwoli? Chyliła się nade mną. Pani Nuna jest weteranką krańcowości i maksymalizmu, w których znajduje upojenia nieznane innym. Zatem maszyna panu na pewno dzisiaj niepotrzebna? Upewniła się w końcu grzecznie, a ja na to... Zamierzałem wyjść około pierwszej, kiedy zjawił się Kisiel. Przyjechał rano z Krakowa, był u swojej pani, po czym od razu przydreptał do mnie. Nie, inaczej. Zbierałem się do wyjścia około pierwszej, kiedy władował się Kisiel. Przyjechał rano z Krakowa, ledwo się posnął po mieście i przygnało go do mnie. A teraz tak jak pisałem w Warszawie. Dziś jak zwykle, Kisiel. Przyszedł na chwilkę i przesiedział prawie 3 godziny w płaszczu i ohydnym szaliku z MHD, który on uważa za szczyt elegancji. Był bardziej niż kiedykolwiek zafascynowany siłą i skutecznością marksizmu w Polsce. Jest dzisiaj 15 milionów niepoważnych ludzi. Mówił gestykulując i dłubiąc w nosie. Są mądrzy, sympatyczni i siłą wtłoczeni w niepoważność, co w niczym nie umniejsza, że są niepoważni. Naprzeciw nich stoi garstka ludzi poważnych, to znaczy rozumujących poprawnie, bezbłędnie i rozumiejących, co się dzieje w świecie. Są to marksiści. Marksiści i Piasecki. Nie lubię ich. Nie lubię ich, to fakt, ale też jestem człowiekiem poważnym, więc wbrew pozorom marksiści liczą, że prędzej czy później do nich przyjdę. A co mówią w Warszawie? Otóż w Warszawie mówią o pewnej podróży samolotu, lotu z Warszawy do Poznania. Zaraz po starcie, kiedy samolot wdzięcznie unosił się nad stolicą, z kabiny pilotów wyszedł młody człowiek w mundurze lotu, za to ze złowróżbnym czerwonym zetępowskim krawatem i oświadczył: obywatele, składam wam gratulacje. Samolot, w którym się znajdujemy, którym lecimy jeszcze kilka tygodni temu, został uznany za niezdolny do użytku w opinii bezdusznych rutyniarzy i biurokratów. Ale młoda brygada zetępowskich lotników postanowiła w ramach współzawodnictwa pracy użytkować go nadal bez generalnego remontu. Oszczędzając w ten sposób setki roboczogodzin i miliony złotych dla naszej ukochanej ojczyzny ludowej. I proszę bardzo, oto lecimy. Część pasażerów po wylądowaniu wysiadła i rzuciła się do panicznej ucieczki, podczas gdy pozostałych należało cucić wiele godzin. Dziś rano obudziło mnie pukanie. Otworzyłem. Wpakowała się Bogna. Zaczęła z miejsca szybko, bezładnie, że się stęskniła, że ma 2 godziny wolne, bo jest fizyka, a ona chodzi na drugą grupę. Wróciłem do łóżka, fatalnie zmęczony prawie całonocnym pisaniem o tygodniku i nawet nie wiem kiedy Bogna, zimna i świeża, była tuż obok. Pomyśl, szepnęła. Oni tam na tej fizyce tak się męczą. Pomyślałem. I było nam dobrze, acz zwyczajnie. Potem rozmawialiśmy długo o grożącej światu wojnie atomowej. Popatrz, zakonkludowała Bogna, takie straszne rzeczy, a ty nie chcesz chodzić na bale. Już nie pójdę
dzisiaj do budy po tym wszystkim, co mi naopowiadałeś. Powiem, że zgubiłam abonament tramwajowy. Co łączy mnie z facetem nazwiskiem Kuzin? Niechęć. Niechęć. Czuję do niego wyraźną awersję, pomimo że go nie znam. Ale wygrał 30 i 50 kilometrów w biegach na narciarskich mistrzostwach świata w Falun. I muszę go nienawidzić, albowiem polskie gazety trąbią, że jest dowodem triumfu komunizmu. Żeby tylko Bogna nie zaskoczyła. Mój Boże, cóż to by była za katastrofa. Moralna i każda inna. Kolacja u Kosiniewskich. Jak zwykle obfita, ale bez kulinarnego wdzięku. Przy jedzeniu przekomarzaliśmy się. Jak ja jestem prześladowany. Cała rodzina z satysfakcją wytykała mi, że nie jestem jeszcze aresztowany, że nie popadłem w suchoty, nie umarłem z głodu. Ciekawe, jak ta familia umiejętnie, czyli z ostentacyjną radością wsiąkła w komunizm. Jak ta radość przyniosła im powodzenie, jak łatwo przyszło im wszystko zaakceptować i jak łatwo z tej akceptacji wyciągają korzyści. Właściwie za co ja miałbym być aresztowany? Za nic, wołała rodzina chórem. To wystarczy. Przecież wy twierdzicie, że w Polsce aresztuje się za nic. Rozumiałem i czułem, jak strasznie ważny jestem dla Kozińskich. Potwierdzam ich najukochańsze pozytywy, najczulsze słuszności. Tyrmand nie aresztowany. Więc wszystko w porządku. Zdjęcie. Czworo ludzi wyglancowanych jak do kościoła i ciele. Tekst pod zdjęciem. Przodujący spółdzielcy. Oborowy Władysław Drąg, brygadzistka polowa M. Pikoń, jej syn Marian i córka Helenka. W spółdzielczej oborze, do której udali się w późnych godzinach wieczornych, aby obejrzeć ciele, którego stan budził obawy. Jak się okazało, nieuzasadnione. Zbyszek Herbert przyszedł pogawędzić. Znów zmienia pracę. Nauczycielska spółdzielnia zabawkarska, gdzie emerytowani nauczyciele, których renta wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie, zarabiają dodatkowe 200 złotych, klejąc pudełka z tektury i strugając drewniane żyrafy. Ludzie, którzy niegdyś czytali na głos Pindara, Byrona, Kochanowskiego, dożywają swych dni o jednym posiłku na dobę w najlichszym obuwiu, w strzępie okrycia na zimę. Los starca w systemie, w którym tajna instrukcja dla lekarzy i aptek zaleca oszczędne wydawanie drogich lekarstw ludziom po 60. Czyli mało wydajnym w pracy. I proszę sobie teraz wyobrazić masówkę z okazji zwycięstwa rewolucji październikowej, na której spędzeni trwogą o tę bolesną parodię bytu starcy zapewniają reżim o swej wdzięczności za nowe, radosne życie. I w tym wszystkim Zbyszek Herbert, wrażliwy jak otwarta rana, Wergiliusz w piekle istnienia. Uczulenie to jego zawód. Mam dość. Nie mogę dłużej. Czy ty pojmujesz, co to znaczy być kalkulatorem czyjegoś wysiłku? Jakiejś żałosnej resztki człowieka, który uśmiecha się do mnie bezzębnie? Co od postawionych przeze mnie kilku cyfr zależy, czy zje jeszcze jedną porcję zupy w życiu? I patrzy na mnie rozpłyniętymi oczami, które kiedyś rozumiały,
Schopenhauera. A rano pani Gienia. I narady nad niepokojem wśród parafian kościoła świętej Teresy na Tamce. Ich proboszcz, niejaki ksiądz Modzelewski, zniknął bez śladu, a niektórzy widzieli, jak wynoszono wieczorem jego meble. Kto? Tego oczywiście nie można było stwierdzić. Ksiądz Modzelewski jest znany w Warszawie. Postać silna. Kiedyś słuchałem jego rekolekcji u karmelitów i muszę przyznać, że ducha miał. Zresztą znikanie pani Gieniu niekoniecznie oznacza aresztowanie. Kuria względnie archidiecezja przenosi kapłana w trybie przymusowym i w panicznym pośpiechu na żądanie urzędu do spraw wyznań, przeważnie na zapadłą prowincję. Uspokoiłem panią Gienię, ale nie mogłem wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Piszą w gazetach, upierała się pani Gienia, że lud rządzi, że wszystko dla ludu. To my, lud Powiśla, chcemy księdza Modzelewskiego. Siedziałem wczoraj u mojej dentystki, kochanej doktor Konopki. I nagle ogarnęło mnie głębokie przeświadczenie, jakby olśnienie, że komunizm jest przeciw zębom. Z mojego rozumowania doraźnego i być może podyktowanego przemijającą chwilą wynika, że komunizm niczego tak nie pragnie, jak tego, aby wszyscy stracili zęby. Ja bredzę? Maligna nienawiści? A spójrzmy na fakty. W Polsce nie wytwarza się szczoteczek dla zębów. Produkuje się tylko takie, które po kilku dniach trzeba wyrzucić, żeby nie podrażnić dziąseł. Aby czyścić zęby zgodnie z instynktem samozachowawczym, trzeba nabywać amerykańskie szczoteczki do zębów u pokątnych sprzedawców. Skąd je mają? A z paczek. Od amerykańskich krewnych. Ale uwaga, także ze szmuglu. Nie, ja nie zwariowałem. Do Polski przemyca się szczoteczki do zębów. I dlatego kosztują one równowartość 4 obiadów w stołówce pracowniczej albo ozdobnego wydania klasyków literatury narodowej. Wieczorem Bogna w fatalnym humorze. Ja zresztą też w nie najlepszym. Wątroba. Więc atmosfera z miejsca naładowana grzmotem. Rozbierając się zgasiła światło, czego na ogół nie robi, po czym w ciemności potrąciła i wylała parnik z kaloryfera na świeżo zapastowaną podłogę. Nic nie wprawia mnie w gorszą pasję niż zamach na schludność mojej posadzki. No ale byliśmy w sytuacji elementarnej, więc awantura o rozlaną wodę zabrzmiałaby nieco karykaturalnie. Za to po wszystkim powiedziałem jej, słuchaj, ja wiem, moja obmierzła pedantyczność i twoje 16 lat to jest czysty surrealizm, więc lepiej zrobić z tym koniec. Na co Bogna z sytym spokojem. Aha, jak sobie ulżysz, to zawsze tak mówisz. Piszą o konferencji ministrów spraw zagranicznych i ciężkiej epidemii grypy. Nie wiadomo co gorsze. Brak lekarzy, brak lekarstw, bezlitosny mróz. A, o konferencji śle sprawozdanie, jaki Podkowiński donosi o swojej rozmowie z taksówkarzem w zachodnim Berlinie, który miałby jakoby powiedzieć mu, kiedy się to wszystko skończy, przecież zdychamy z głodu. Nie wyobrażam sobie kogoś tak niedorozwiniętego, który po przeczytaniu tego tekstu nie powiedziałby, co za brednia. Jeżeli zdycha z głodu w Berlinie Zachodnim, to czemu nie wpakuje całej rodziny do taksówki, nie przejedzie dwóch przecznic dalej, żeby szczęśliwie żyć we wschodnim Berlinie? Ale Podkowiński nie dba o detale, dlatego ma luksusowo urządzoną garsonierę w Warszawie, do której zbawia wymizerowane stenetypistki na koktajle pod światłami. Bar shakery wprost z Florydy. I nylonowe pończochy z zachodnio-berlińskich domów towarowych. Ostrzeżono mnie dyskretnie, że jestem pod obserwacją. Był u mnie wywiad wśród sąsiadów i administracji domu. Prymitywny i
nieporadny, jeżeli wierzyć moim informatorom. Pytania o tryb życia, podobne błahostki. Ile to już razy ten niepowtarzalny, specjalny skurcz serca na wieść, że ktoś bez twarzy i nazwiska o mnie pytał. Bytują wszędzie i nigdzie. Kto wie, czy nie w nas samych. A więc każdy jest na swój sposób agentem. Nie wie i wiedzieć nie może, kiedy denuncjuje samego siebie. Dostałem wezwanie na komendę miasta MO. Napisali sprawa urzędowa. Nie wiem, co to znaczy, ale wiem, gdzie żyję. Postanowiłem nikomu o tym nie mówić. Wieczorem był Herbert. Pracuje teraz w centralnym zarządzie torfowisk. Czytał nowe wiersze. Wydaje się, że praca w torfie wpływa nań użyźniająco. Do roboty nie ma tam nic, czytać gazet w godzinach urzędowych nie wypada. Wobec tego Zbyszek siedzi przy biurku i pisze wiersze. I bajki. Każdy myśli, jaki on przykładny i gorliwy, podczas gdy Zbyszek boryka się z obsesją zmarnowanego życia, co jak wiadomo stanowi najlepszy nawóz sztucznej poezji. W wierszach daje wyraz obawom i przygnębieniom, że nie zostawi śladu istnieniem. Przeraża go grząskość losu. Może raczej tak. Powiedziałem mu, że jego uczucie jest naturalne wśród torfowisk. Musi zmienić pracę i poszukać czegoś w cemencie czy betonie. Byłem dziś w dawnym pałacu Mostowskich. Po godzinnym czekaniu zeszła po mnie osoba płci żeńskiej o aparycji apatycznej pomocy domowej. Wypieki palą policzki bez konkretnej przyczyny. Irracjonalna bezbronność. A przecież jest to zwyczajny, brudnawy urząd jak setki innych w Warszawie. Znowu 2 godziny czekania. Potem jeden pokój i drugi. A w następnym czekał już ktoś starszy. Rozmowa toczyła się ponad 2 godziny. I była pouczająca. Chodziło o warszawski półświatek. O kanciarzy, dziwkarzy. Alfonsów tych z lepszych lokali. Kawiarniane kurwy, hochsztaplerki. Nie wiem, dlaczego bezpieka wybrała mnie na eksperta, lecz skłamałbym, że poczułem się tym dotknięty. Starszy pytał o ludzi. Padały nazwiska, wiedział o faktach, o różnych wódkach, przyjęciach, imieninach, w jakich brałem udział. O mowach i słowach padających na oślep wśród piesiadników na bani. A ze swojej strony mówiłem dużo, wylewnie, ale ostrożnie. W każdym razie okoliczności, że facet wie lepiej niż ja sam pamiętam, co robiłem 3 miesiące temu i w jakich zabawach brałem udział, była wysoce mobilizująca. Nagle wyszła krzepka sprzątaczka. W średnim wieku i w bamboszach, wyszminkowana jak roguwa, postawiła szklankę herbaty i zapytała, ma towarzysz cukier? Siedziałem zmięty, spocony, pełen obrzydzenia dla siebie i dla mojej zniszczalności. Tu i teraz. Upragniony komunikat od Bogny nie zaskoczyła. Najpiękniejsza chwila miesiąca. Ustąpiłem Bognie i w końcu poszliśmy na bal prasy w klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poczułem się ubezwłasnowolniony.
Zaczęło się fatalnie. Wyszedłem od siebie z domu wypielęgnowany, jak przystoi w cieniutkiej bieliźnie, czarnym półbuci i rzecz jasna bez nakrycia głowy. Moje śliczne uczesanie pokryło się z metylodem, pod którym tężała głucha nienawiść do Bali, braku taksówek i zachcianych Bogny. Gdy przyjechał autobus, w którym miałem jechać po Bogny, byłem już siny i było mi wszystko jedno, ale sam bal był udany. Pomimo wszystko. Bogna snubała nieco chwiejnie, bo to był jej pierwszy publiczny występ na wysokich obcasach. Ktoś przy barze powiedział, to ta śliczna dziewczyna, którą Tyrmand wychowuje. Ona sama urządziła mi dziką scenę, kiedy zatańczyłem z Teresą Byszewską. Ale bez przerwy wyznawała mi miłość. Z ciemności wędrują ku mnie słowa mojego przyjaciela Wojtka. Pracujesz dla innych. Ta dziewczyna odejdzie od ciebie i to zaboli. Wkładasz w nią całą resztę, która ci została. Lepisz wspaniałą kobietę. Ale nie dla siebie. Dla innych. Przychodzę znów na surową dietę. No, to nie fair ze strony Wątroby, te nagłe impertynencje i pogorszenia. Ale Wątroba to nie gentleman, powiedział kiedyś Herbert. I chyba miał rację, a on się na tym zna. W czasie ostatniej choroby przeżyłem następujący moment. Miałem 40 stopni gorączki i przy mnie nikogo. Chciałem się napić wody, ale nie miał mi kto podać. Sięgnięcie po kubek na biurku przy łóżku. O, wydało mi się nagle przedsięwzięciem z kategorii zdobywania Monte Cassino. A, widzisz, leżysz sobie teraz. Niegdyś popularny Benjaminek przekroju imprez jazzowych i świetnie zbudowanych dziewczyn, a także kobiet o bujnej urodzie, adresat licznych listów od czytelników, wyróżniający się sposobem ubierania, a także krytyk teatralny Tygodnika Powszechnego. I łzą ci oko zachodzi, albowiem w chwili bez siły i nędzy nie ma ci kto podać łyka wody. Pośród akcesoriów udanego na ogół życia zabrakło ci ręki żony, matki, dziecka. A więc w istocie jesteś żebraczym strzępem. Co teraz dostrzegasz całkiem wyraźnie. Chodzę jak struty, bo Rosja zdobyła mistrzostwo świata w hokeju. Jeżeli kiedykolwiek przejdę na stronę komunistów, to nie dlatego, bo rozwój przemysłu, Bertolt Brecht, czy potęga militarna ojczyzny proletariatu, lecz takie zrywy ambicji i wytrwałości. Nalać Kanadę 7-2. Przyjechał Kisiel i powiedział, że czuje się tak, jakby mu ktoś dał w mordę. Kisiel usiadł mnie wczoraj wieczorem i rozmawialiśmy od 9 do 3 nad ranem. Podtrzymywaliśmy siły wódką czystą, którą Kisiel zagryzał chlebem z borówkowymi powidłami. W ten sposób zeszło nam mniej więcej po 2/4 na łeb. Zaś dialog był o wszystkim i o niczym. Chaotyczność pozorna.
Chaotyczność pozorna, gdyż w istocie doszło do rozprawy generalnej. O sam szpik zasad. I się rozkarżą mnie o kabotyństwo, małość, głupotę osobistą i polityczną, brak koncepcji życiowej, tempotę ideową, ale także w ocenie wydarzeń i zjawisk. Dołożył mi jeszcze banał myśli. Nicość dokonań, niekończące się pomyłki, lichą naiwność intelektu, małostkowe nienawiści. Powiedziałem mu, że chyba ma rację. Ale niepełno. Ta przyjazna wymiana poglądów wpłynęła na mieliznę, bo kisiel się upił, nie wiadomo dlaczego. Wódki było mało. Po czym powtarzał, że on jest Ryszardem Wagnerem, a ja królem Ludwikiem Bawarskim, którego przeznaczeniem jest dać oparcie geniuszowi. Geniusz to on, a oparcie to ja. Zapomniał dodać, że Ludwik miał również kuku na muniu. O czym przypomniałem kisielowi, zaznaczając, że mimo gorących chęci nie może na coś takiego liczyć z mojej strony. Kisiel zamyślił się. Jego niebiesko-rybie oczka zaszły alkoholowym wzruszeniem i spytał, dlaczego jestem wrogiem komunizmu. To proste. A moim najgłębszym pragnieniem jest dawać. Zaś nie mam z czego. Czemu winien jest komunizm? Komunizm uczynił mnie niezdolnym do obdarowywania, w sensie dosłownym i przenośnym. Uczynił mnie bezwolnym odbiorcą łaski jałmużn, przyzwoleń na przetrwanie, które mogę tylko przyjmować. Coś ja chcę dawać. Chcę współdecydować o moich prawach i obowiązkach. Chcę dawać życiu moje siły, społeczeństwu moje zdolności, moją pracę i wysiłek, na co komunizm mi nie pozwala. I to wystarczy. Żeby go nienawidzieć. Niepoprawny łobuz Sir Winston Churchill wygłosił przemówienie w Izbie Gmin, w którym oświadczył, że żyjące pokolenie najprawdopodobniej nie znajdzie drogi do wyzwolenia narodów trzymanych przez Rosjan w jarzmie za żelazną kurtyną. Jednocześnie zalecił rozszerzenie handlu ze wschodem jako jedyny sposób i środek na rozluźnienie chwytu Rosji na gardłach Polaków, Czechów, Węgrów itd. Rzecz jasna, Anglicy muszą na tym handlu pięknie zarobić. A więc tylko wojna. A Boże, jak trudno, jak ciężko, jak źle jest modlić się o wojnę. Odprowadziłem Bogny do autobusu i wracając przystanąłem w błocie przed kolumnową fasadą kościoła świętego Aleksandra. Często przystaję tutaj na kilka chwil rozmowy z Bogiem. Powiedziałem, jak zresztą już parę razy: Boże, nie daj mi skrzywdzić Bogny, a raczej pozwól mi jej nie skrzywdzić. Ze mną stać się może co zechcesz, ale uchroń mnie od wyrządzenia krzywdy tej dziewczynie. Kiedy mnie pytają, dlaczego, odpowiadam, bo ja się nie boję. Musi ten, kto się boi. Ale to nieprawda. Ja też się boję. Boję się fizycznej poniewierki, boję się ruiny tej niewielkiej i ciasnej egzystencji.
która jest jednak jakimś ochronnym kątem. Boję się przyszłości. Boję się komunistycznych więzień, które znam z Wilna. I upokorzeń z rąk sędziów śledczych w tenisówkach na ulicy Koszykowej. Boję się szyderstw i zapomnienia. I niejakości.